Przed premierą Gothic 3 pojawił się jako opus magnum studia Pirania Bytes. Epickie zwiększenie trylogii bezimiennego, które da nam piękny świat, oh. Oh. Ah. dopieszczony gameplay i pamiętne, dobrze nakreślone, jedyne w swoim rodzaju postacie. No dobra, Gothic 3 chyba nie był najlepszą grą. Po wydaniu, gdy był niedorobiony, niemiłosiernie zbagowany, z irytującym systemem walki i nie miał tak dobrej fabuły jak poprzedniczki. No i przede wszystkim był momentami nudny i męczący. Wracając jednak po 12 latach i do tego z obowiązkowym community patchem 175, który niweluje sporo błędów, nie jest już aż tak źle i łatwo można zauważyć, że w wielu względach jest to tytuł dobry, tylko że ambicje twórców trochę jej przerosły. Co najważniejsze jednak, łatwo dziś zauważyć, że Gothic 3 trochę wyprzedzał epokę. Epokę, którą mamy dziś, czyli czasy, kiedy deweloperzy dobrze wiedzą, jak uporać z pułapkami otwartych światów. Pierwsze dwie części serii nie były grami z najwyższej półki i nie mówię tutaj, że były złe, bo oceny i kultowy status w wielu kręgach mówią same za siebie, ale nie można im odmówić pewnej toporności, technologicznych bolączek i niedociągnięć wynikających w dużej mierze z małych budżetów tych produkcji i mniejszego doświadczenia studia. Takie drobne błędy jak ograniczone animacje MPC-ów, problemy w zarządzaniu ekwipunkiem czy toporny system walki nie przeszkadzały nam jednak w czerpaniu frajdy z tych gier, skupieniu się na tym co najważniejsze fabule, eksploracji świata i niecoźnikowym klimacie. Już nie raz w te ogry chwaliłem świetną konstrukcję świata w pierwszych dwóch gotykach, bo Kolonia Górnicza i Wyspa Koryni są po prostu tak dobre i nadal świetnie się do nich wraca. Kiedy tak w okolicy Gotika 2, Morrowind i GTA 3 zachwycały ludzi ogromem, tak wtedy Piranie pokazywała nam, że nie ilość, ale jakość ma znaczenie, bo można mieć mniejszy świat, ale dobrze pojąć go zawartością i dobrze wykorzystać go w rozgrywce. I dlatego też hype na Gotika 3 był tak duży, twórcy zapewniali rozmach, którego się nie widzieliśmy w tej serii, i trzy odmienne, bardzo duże krainy. Stąd też podekscytowani fani, w tym też ja, szybko wysunęli wnioski, że skoro z takim malutkim światem Piranie jest w stanie zrobić grę bardzo dobrą, to z takim większym stworzył jakieś arcydzieło, o którym nam się nawet nie śniło. Wcale nie. Nie zrozumcie mnie źle. Świat gotyka 3 nadal wygląda świetnie i wiele tytułów może pozazdrościć mu klimatu. Kiedy stawiałem pierwsze kroki w Mertanie i słyszymy motyw Vista Point, to zwyczajnie zapiera to dech w piersiach. Świetne jest też to, jak wspomniane trzy krainy różnią się od siebie. Mroczny Nordmar to przeprawiająco zawroty głowy niebezpieczny labirynt jaskiń, ukrytych ścieżek i gór, a pustynny Warant, choć i tak miejscami groźny, jest o wiele łatwiejszy w nawigacji i na swój sposób bardzo relaksujący. Tak jak dość sielankowa Myrtana. W świecie Gotika 3 nie zabrakło też nietypowych zagrań nagradzających intelekt gracza. Przekładowo, choć zmierzając do Nordmaru musimy wykonać parę questów, by przejść przez graniczne miasto Faring, tak nic nie stoi na przeszkodzie, by całkowicie je ominąć, znajdując jedno z ukrytych przejść do krainy. Podobnie z warantem. Próbując dostać na pustynię sugerowaną przez grę ścieżką, możemy mieć problemy z m.in. naturalną barierą stworzoną przez potwory, ale kto powiedział, że nie możemy na przykład, skoczyć z klifu Cape Dan i zwyczajnie ominąć bariery płynąc do warantów pław? To się nazywa inteligentny design. Problem nie jest sam świat, ale co w nim robimy, bo o ile schemat zabawy Pirani świetnie sprawdza się w małym, bardziej skondensowanym świecie, tak w świecie bardziej sandboxowym, nie wypada to już tak dobrze. Fedeksy, zbieranie przedmiotów czy robienie zagońca były tak rozłożone w Gotiku 2, że rzadko kiedy czuliśmy, że robimy to samo, tylko że w innych lokacjach i nie czuliśmy, że jesteśmy tylko chłopcem na posyłki. Zadania zmieniały się wraz z tym, jak rozwijał się bezimienny, a nowe questy i rozłożenie przeciwników z każdym rozdziałem historii sprawiały, że czuliśmy, jakby świat gry zmieniał się wraz z naszymi poczynaniami, a nasz bohater stopniowo z ofiary tego świata stawał się jego panem. W Gotiku 3 jest niestety inaczej, bo ambicje o ogromnym świecie niestety zgubiły twórców. Sporo zawartości w grze zrobione jest na zasadzie kopii w klej, mamy dziesiątki prawie że identycznych od twórczych zadań z pozbawionymi wyrazu postaciami, które spotykam na parę minut i szybko nich zapominamy. W trójce, kilkukrotnie, jeśli nie kilkunastokrotnie, musimy pójść z kimś na polowanie, przynieść komuś tuzin skór, wygrać serię walk na arenie w wielu miastach i nie wspominając już o upierdliwie monotonnym i nudnym odbijaniu miast, gdzie walczymy z falami. Identycznych przeciwników. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Kiedy w Gothiku Dwójce co jakiś czas musieliśmy wracać do Korinis, to trudno było mówić stricte o backtrackingu, bo twórcy stopniowo dodawali nowe rzeczy w kolejnych rozdziałach i miasto po prostu żyło. No a nawet kiedy czuliśmy się już dość silni, to w kolejnych rozdziałach pojawiały też się nowe potwory, które szybko sprowadzały nas na Ziemię. Gotiku 3 zaś rzadko kiedy wracamy do starych lokacji i mamy tam stosowne rzeczy do roboty, no a one same zdają się dziwnie martwe, kiedy odhaczymy wszystkie zadania z listy. Przykładowo po skończeniu wątku Redok i odbiciu pobliskiego Cape Dan nie miałem powodu, by wracać w te okolice, poza co najwyżej zakupami i szkoleniem w walce bronią, które swoją drogą i tak mogłem załatwić u innego handlarza i innego mistrza, bo prawie w każdej osadzie znajdziemy kogoś, kto pozwala opanować zdolności z danej dziedziny rozwoju. Do tego dochodzi też jeszcze to, jak postacie empeców ów wpisane są w fabułę i dalszą zabawę. Kiedy zrealizujemy dla kogoś zadanie, to w wielu przypadkach postać ta nie ma już potem nic do powiedzenia i raczej nigdy więcej nie jest wykorzystana w historii. I fakt, taki MPC gdzieś tam sobie jeszcze chodzi po mapie, ale z perspektywy gracza jest tak naprawdę nieistotny, bo nigdy nie będziemy mieli potrzeby z nim rozmawiać. Kiedy zaś w poprzednich gotikach siłą tych gier była obsada drugoplanowa, takie postacie jak Diego czy Gorn, które spotykaliśmy kilkukrotnie w trakcie zabawy i które robiły za naszych Sojuszników. Na obronę Pirani zwróciłbym jednak uwagę na kontekst czasowy. Gra wychodzi w 2006 roku, czyli jeszcze przed farkami od Ubisoftu i serią Assassin's Creed, czyli taką falą największej popularności sandboxów. I to nie tak, że ekipa Pirani polegała na każdym froncie i odwaliła swoją robotę po Wacoszemu. To raczej kwestia tego, że kiedy rozpoczynano pracę nad tytułem parę lat wcześniej, deweloper nie był chyba świadom, na co szczególnie uważać przy takiej bardziej otwartej specyfice rozgrywki. Bo kiedy weźmiemy zawartość, która swoim charakterem i konstrukcją pasowała do mniejszego świata, i pomnożymy ją kilkukrotnie i wrócimy do jeszcze większego świata, to z racji na dłuższy czas zabawy może się okazać, że ta zawartość nie jest już taka dobra, a tak naprawdę w większej ilości staje się po prostu nudna. W Gotiku dwa z łatwością czułem, że jestem częścią większego żyjącego świata, napędzanego przez fabułę, na prawie każdy zakamarek ma coś dla mnie do zaoferowania. Gotiku 3, choć też świat był niczego sobie i było wiele większy niż poprzednio, czułem, że bardziej odhaczam obowiązki z listy, a fabuła, a raczej jej główny wątek, czyli coś, co ma mnie najbardziej motywować do zanurzenia się w tym świecie, jest gdzieś tam w tle. No ale wiadomo, to też kwestia gustu, czego bardziej oczekujemy po sandboxowych grach. Do problemów myrtany dochodzi też kwestia systemu reputacji różnych frakcji, który zastąpił znany z poprzednich gotyków podział na gildię. Robiąc quest dla danej grupy, możemy odblokować lepsze zbroje, nowe zadania i popchnąć fabułę w pewnym kierunku, ale i to na dłuższą metę zdaje się nie działać tak, jak spodziewali się tego deweloperzy poza głównym konfliktem, buntownicy kontra orkowie, nie mają motywacji, żeby się starać o względy pozostałych grup. Kiedy wreszcie docieramy na przykład do Nordmaru, możemy zyskać popularność u miejscowych klanów, a tym samym odblokować nordmarskie zbroje. No ale co z tego, skoro na tym etapie już jesteśmy pewnie na takim poziomie i mamy taki sprzęt, że lekka zbroja nordmarczyka jest bardziej niechcianym prezentem niż godną nagrodą naszych starań. Idąc dalej, mamy kolejny problem wynikający z braku doświadczenia z bardziej sandboxową specyfiką zabawy, która pozwala nam iść gdzie chcemy. Mowa oczywiście o balansie poziomu trudności i nagrodach, bo Gothic 3 zaczyna jako gra dość trudna, a z czasem staje się po prostu za łatwa albo niesprawiedliwie... To jednak element, którego nie można rozpatrywać w próżni, bo poziom trudności wynika też z systemu walki, a raczej z tego, że są po prostu źle zaprojektowane. I tak po kilkunastu godzinach zabawy, kiedy z łatwością możemy położyć ogracz nawet pełzacza w kilku ciosach, stado niskolewelowych wilków nadal bywa przerażającym przeciwnikiem, który po prostu zalewa nas swoją liczebnością i powala w deszczu nie dających się uniknąć ciosów. I tak największym wyzwaniem w walce w Gothicu 3 nie są silni przeciwnicy, ale słabsi tylko że zebrani w ogromne grupy, które szybko otaczają nas i zwyczajnie stan lokują, nie dając nam możliwości na sprawiedliwą walkę. A takich grup jest niestety w grze całkiem sporo. Ale żeby być sprawiedliwym, to nie tylko Pierania miała w tym czasie takie problemy, bo wydany w podobnym okresie Oblivion próbował uporać się z tym, skalując poziom przeciwników na bazie naszego, co zaowocowało różnymi absurdami, jak na przykład bandyci hojni obdarzeni legendarnym resztunkiem w późniejszych godzinach gry. Dziś, czyli 12 lat po premierze Gotika 3, kiedy praktycznie co roku dostajemy kilka sandboxów Triple twórcy zdają się lepiej widzieć, jak urozmaicić taki otwarty świat i bardziej starają unikać się zabiegów, które dająby nam preteksty do narzekań. I choć okej, okay, nadal otwarte światy rządzą się pewną powtarzalnością, tak na przykład z gier Ubisoftu, zaczęły ostatnio masowo znikać zinawidzone przez nas wieże, a jako że wiele firm robi dziś podobne sandboxowe gry, tak uczą się oni nie tylko na swoich błędach, ale i też inspirują się tym, co robi konkurencja, jak na przykład ostatnie Assassiny, które inspirują się pomysłami pewnego polskiego studia. I choć nie zdawaliśmy sobie z tego jeszcze sprawy w 2006 roku, to odbijanie obozów, systemy reputacji i powtarzalne side Questy Gothica 3 z czym będą się w kolejnej dekadzie borykać deweloperzy gier w dużych, otwartych światach? Bo dobrze zbudowany, klimatyczny, różnorodny i ciekawy świat to jedno, ale to czy będziemy mieli co w nim robić, będziemy w ogóle chcieli no i czy przed finalem nie umrzemy z nudów, to już coś zupełnie innego. Dołóżmy do tego jeszcze sprawiedliwy poziom trudności, zachęcające nagrody i różnorodność, których oczekujemy od gier, i okazuje się, że zbudowanie dużego, ładnego sandboxa jest najmniejszym zmartwieniem dewelopera AAA. Bo co nam dziesiąte kilometrów kwadratowych Myrtany, Warantu i Nordmaru, skoro nadal to kolonia górnicza jest miejscem, do którego najbardziej lubimy wracać? Po trójce Pirania pożegnała się z bezimiennym i wróciła do gier o mniejszej skali Rizena, który okazał się całkiem dobry, na tyle, że doczekał się własnej trylogii. No sama Pirania może ostatnio robić jakieś kreatywne eksperymenty, na przykład z takim Alexem. A sam Gothic, pff, no cóż, to już można przemilczeć, chyba że w najbliższym czasie mielibyśmy dostać zapowiedź Gotika 5, o którym ostatnio krążą plotki, ale to są tylko plotki, więc. A jeśli przed laty odbiliście się od Gotika 3, to szczególnie polecam wrócić teraz właśnie z patchem 1,75, bo to właśnie z nim bawiłem się lepiej z tą grą niż kiedykolwiek wcześniej ale to też może kwestia tego, że po latach od sandboxów mam odporność na monotonię i fundamentalnie spieprzony design. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę moi mili, trzymajcie się ciepło, Do następnego. O jedną parszywą bestię mniej.